Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. Jesteśmy w bazie Seedów, którą zamierzamy, jak to zwykle z bazami Seedów robiliśmy wcześniej, znaczy raptem jedną, ale jednak zamierzamy ją wyciąć. Do dzieła! Jeszcze raz. To jest piękne kombo. Teraz jeszcze. A Bastili brakuje trochę intelektu i będzie używać także mocy, na które droidy są odporne. No cóż. Okej, teraz dobitka. A, jeszcze stasy złapał. Okej. I teraz zbieramy dobra. Tak, standard stuff jak na razie. Zobaczmy tutaj. O, tak, to jest bardzo ważny przedmiot. Za chwilę poczytamy sobie ten cyfronotes. Albo ja wiem. Dobra. Już go pokazuję i już wyjaśniam, o co chodzi. Nie wiem, czy mogę tutaj. Tak, dla odmiany tutaj. What were you thinking? Jak angry video game nerd. dobra. Czyli to jest jednak rozpisane w formie dialogu, albo po prostu jakieś. Dobra. Już wyjaśniam, o co chodzi, bo zagłębiłem się w czytanie i nic nie mówię. Otóż, jeśli chcecie wykonać to zadanie, a wiem, że chcecie, z Shazą, czyli córką tego zaginioną córką tego Selkata, co, o czym tu jest mowa, musicie otworzyć te parę drzwi, w której jest woda. Co trzeba zrobić, to trzeba w odpowiedniej kolejności aktywować Bastila. Aktywować te kontrolki, nie rób nic, te kontrolki do drzwi i wypompowywać z nich wodę, żeby można było przejść do następnej sekcji. Jednak ta sekcja ciągnie się, o ile pamiętam, w taki sposób, tutaj. Na razie nie będziemy tu iść, ponieważ no, mamy całkiem sporą część bazy Seedów do zwiedzania, czyli na razie nie będę się tym przejmować. A tak w zasadzie to czy... Jestem pewien, czy może tu jest jakiś terminal. Raczej nie. No dobra. Zatem pójdźmy korytarzem do następnego pomieszczenia, pewnie. O, Dark Jedi, o kurde. To się wkopałem. Horror. Może na ciebie, uczniowy Jedi. To jest o wiele lepsze. Teraz Bastila, niech. A, atakuj. Why not? O, rany, on był naprawdę cienki. No to zdobijmy ich. Dobij. No dobra, no. Minusem skryptów, co mi zawsze lekko przeszkadzało, było to bufowanie postaci, którym wybraliśmy te skrypty. Ja bym tak, wow. Ledwo co żyjesz, kobieto. Może zrób leczenie? Właśnie nigdy nie trafiłem tego bufowania, że postać jakaś, której daliśmy opcję, żeby nas wspomagała podczas walki jako wsparcie Jedi. Zwykle po prostu musiała rzucać te wszystkie wspomagające moce. To mnie trochę przeszkadza. Kurde, tego nie zauważyłem. Okej, Bastila zdążyła na czas. I teraz może... tego pana? Okej, no to są już ugotowani. Bang, raz. Wow, te 3M4. Zabójco. No i po ptokach.
Zobaczmy. Krótki miecz świetlny, to mnie nie obchodzi. Pakiet naprawczy. A chyba Bastille. Wyprostuj się. Jak przystało na damę. Bo każda dama powinna chodzić wyprostowana. A w sumie to ja mogę jeszcze wyleczyć. Zlepko. Dobra, mamy kryształ Yenruax. Kompletnie nie wiem co robi. Zabijcie mnie, a nie pamiętam wszystkich właściwości kryształów. Ten korytarz... W zasadzie tu powinien gdzieś być terminal. Najpierw poszukajmy tego terminalu. Pola siłowe. Dwa ciężkie droidy. To znaczy, że korytarz obok jest terminal. Okej. Może T3M4 zaprezentuje swoje niesamowite umiejętności. Raczej to nie będzie tutaj. Naprawdę zgaduję teraz. O! To coś nowego. To naprawdę coś nowego. No wiesz, no, przyleciałem, wymordowałem kilku twoich ludzi. Może zobaczmy... Force. A, tak, wiem. Nie. Dobra. Spróbujmy innej opcji. Żeby nie było, ta walka nie jest wcale trudna, ponieważ jak widzicie, tu były w większości droidy, a ja jonowych grantów mam całkiem sporo. Zakupiłem kilka wcześniej, jak widzieliście sami. Jednak, no tak, zapomniałem kompletnie o tym, że Sithowie są szkoleni. W oporze mocy. Jak to w ogóle? Dupą do mnie się zawracasz? A nie. Najwidoczniej. Coś mam z charyzmą, coś mam z perswazją. Albo po prostu to jest... Chociaż się odwróć. Destroy them. Okej. Wow, spokojnie. Włączmy najpierw tarczę. I ty też włącz tarczę. Włączysz tą tarczę? Dziękuję. Bardzo pięknie. To jest dyplomata, tak? Z mieczem. Jeszcze chyba to jest trujący miecz. Może nie. Ale... Yeah, you spin me. Moja postać nie wie, co robi. Gdzie mam te jonowe granaty? Tutaj. Może najpierw to zrobisz? Okej, już po tej pani prawie. Czy... Nie, już umarła. Teraz jonowy granat. I dobijmy droidę. Och, jeszcze jednak rzucisz. No i po potokach. Po raz kolejny. Mam jakieś ostrze ekani. Eczani. Eczajnik. Zobaczmy. 5-15. Miły modyfikator. No ale nie, nie było to wcale zatrute ostrze, tak jak myślałem. Tu mamy implant. Co on robił? A tak. Odporność na moce umysłu, czy na grzebanie w umyśle, czy cokolwiek, co nam babrze w naszej mózgownicy. Co może okazać się przydatne, bądź nie. Też nie pamiętam dosyć wyraźnie tego. To jest drugie wejście, tak? To jest ta baza, czyli może pójdźmy... Tędy. A gdzie jest ten terminal? No tu jest jeszcze jeden korytarz i pewnie jakieś droidy. Albo i nie. Ach, co tak notorycznie się mylę. Ej, no. Ludzie. I roboty. Ok.
Okej. Nie wiem, to trochę spaprali. Nie rozumiem, jak w leciwym Baldur's Gate'iem postacie tak rzadko się blokowały. Naprawdę rzadko. A tutaj dość często.